Admin TP. O nie. O nie. Kocham Sajka. Ja już wiem, co tam będzie. Bez kitu. Ja już wiem, co tam będzie. O, siemanko. Witam serdecznie. Co tu chcesz pokazać, panie kocham Sajka, co? Ej, to jest ten sam typ. Ja pierdykam! Co zrobił? Yo, witam was serdecznie w nowym odcinku na moim kanale. Ja jestem Sajek i witam was jak zwykle na Dragonie. Dzisiaj, słuchajcie, będziemy łapać cheaterów. Także jeśli wam się zamysł takiego odcinka podoba, to zostawcie łapkę w górę, a kto jest nowy, niech strzeli suba. Bo jeśli to zrobicie w tym momencie, to się wyświetli tak lista osób, które w tym momencie widzicie na ekranie. Was to nic nie kosztuje, mnie to bardzo motywuje. Zawsze jest to powiadomienie o filmie, które staram się robić dla was jak najlepiej. Tym bardziej, że teraz, słuchajcie, będę starał się robić dla was filmy częściej. Także zostawcie bez kitu łapkę, suba. I już, słuchajcie, bez przedłużania zapraszam was do oglądania. A więc, słuchajcie, na początku sprawdzimy sobie spawniki, ponieważ na tych spawnikach wiadomo, czasami zdarza się jakiś cheater. Także no, uwaga, zobaczymy sobie, co się tutaj dzieje na spawnie. Gościu kopi łapką, dobrze się zapowiada. Dobrze się zapowiada, bardzo dobrze. Ten gościu na pewno nie jest odpalony, bynajmniej tak mi się wydaje, no, chyba że ma odpaloną aurę aurę Nukera bez killoffa, no to wtedy okej, okay. Ale na razie go banować nie będziemy. Kopię koblem, to trzeba mu współczuć jak na razie, a nie banować. Zobaczymy sobie, może ktoś inny tutaj cheatuje. Może ktoś ma włączoną jakiegoś nukerka, może bez kitu jakiegoś fast breaka. Albo nawet i aurę, bo są takie przypadki na spawnie w sumie czasami. Ale z tego co widzę, tutaj nic nie ma. Także, słuchajcie, udamy się na kolejnego spawna, na spawna 02. Zobaczymy, czy na tym spawnie coś się dzieje. No, jedna osoba kopie, na tym spawnie jest znacznie mniej osób. Ale w tym momencie, słuchajcie, jest prawie 1900 osób. Także, słuchajcie, warto jest bić na serwer, bo edycja nadal trwa. Także, no, nie ma co, słuchajcie, zwlekać, tylko wbijać i grać, kurde blacha. Na tym spawnie też nic nie ma. Spawn 03. Oho, gościu jakiś kopie, ciekawie. Nie, gościu jest czysty. Gościu jest czysty, okej. W takim razie, słuchajcie, co? Na spawnie szapoba, tara gra elektryczna i basowa. A my, słuchajcie, w tym momencie włączamy alercy od anti-cheata. Alercy włączone i uwaga, czekamy na pierwsze zgłoszenia. I oczywiście pika, pika, top 1. Te parki, TP, TP, pika, pika, top 1. Zobaczymy, czy pika, pika, top 1 jest odpalony. Nie ma odpalonego incognito, także nie jest na BP. Całkiem duże prawdopodobieństwo, o, że właśnie jest odpalony, ale tutaj widać, że no jednak tutaj skilla jakiegoś tam pokazuje z tymi klockami. Także myślę, że gdyby był odpalony, to na pewno by takiego skilla nie miał, no bo wiadomo, jak to jest z tymi odpaleńcami, zazwyczaj to są no skille, które po prostu nie potrafią sobie grać, nie potrafią grać uczciwie i muszą cheatować, żeby dorównać innym. A jak gościu to robi takie manewry, to wątpię, że byłby odpalony. Nawet nie ma tego jedzenia podczas biegania włączonego. Także no, nie, nie, widać, że jest czysty. Widać, że jest czysty. Także my przejdziemy dalej. Omnisprint. I to jest bardzo ciekawe, słuchajcie, zgłoszenie. Gdyż, iż ponieważ omnisprint powoduje, że gościu ma cały czas włączonego sprinta. I nawet jak biega do tyłu, to biega tak samo szybko, jak na sprincie biegnąc do przodu. I zaraz może się właśnie o tym przekonamy. Nawet jak będzie miał włączoną gardę, to prawdopodobnie powinien sprintować. Także czekamy na jego pierwszy manewr. Dziwnie w ogóle swoją drogą biega. Tak, widzicie to tak nienaturalnie. Tak góra tak dziwnie. Tak jakby go lagowało? Albo przenosiło jakby tak przy ziemi? Tak delikatnie, dziwny ruch, widzicie? To giga dziwny ruch. Giga dziwny ruch. To nie jest taki płynny ruch, widzicie? Zobaczy, czy będę w stanie tak samo biec szybko jak on na sprincie. To on się zatrzymuje co jakiś czas. Nie, on przyspiesza, on ewidentnie przyspiesza w momencie, jak on upada na ziemię. I właśnie za to go prawdopodobnie zgłasza. Gościu się skupuje pod ziemię. Okej, będzie szukał skrzynek. Nie, nie będzie szukał skrzynek, dobra. Zaraz zrobię na niego jakiegoś trafika. Na X-raya oczywiście, jak najpierw się skopię pod ziemię. Wtedy zrobimy na niego test na X-raya. Na nim test na X-raya zrobimy. Ale generalnie nie wiem, czy to się uda, bo to jest zależne od tego, czy gościu ma włączone chest finder, chyba tak to się nazywa. Musi mieć gościu włączony chest finder, żeby jakby ten trap na cheatera się udał. Ale spokojnie, słuchajcie, nie ma co tak wybiegać w przód, bo gościu to może dostanie bana za coś innego, a nie jak za X-ray albo za chest findera. Ewidentnie dziwnie biega. Sprawdzimy sobie jego zgłoszenia. Omnisprint teraz z 12:41, czyli sprzed kilku minut. Fly, no ładnie go zgłaszało, to clicker, aura, no kurde, wszystko, bez kitu. Wszystko po kolei, nie? Wszystko po kolei. Gościu w tym momencie chyba patrzy pod ziemię. Albo nie, miał włączonego sprinta w miejscu przed chwilą, ale może miał laga. To też jest taka oczywiście możliwość, nie można tego wykluczać, bo no jak ma ktoś laga i sprintował, w momencie laga to cały czas będzie sprintował. Tak to niestety działa. Tylko no gdyby ruszył główką czy coś, to byłoby wiadomo, czy ma laga czy nie. A tak to widzicie, w tym momencie jak zaczął się ruszać, tak przestał sprintować w miejscu. Także no nie możemy go zbanować na podstawie tego. On ma chyba jakieś takie dziwne lagi.
Bez kitu. I znowu. O, i teraz shift nacisnął. Teraz nacisnął shift. Ewidentnie teraz nie miał laga. No patrzcie, jak go cofa. Cofa go bardzo ładnie. Bardzo ładnie go cofa. Gościu jest na pewno odporny, także ja sobie go zbanuję. Elo, witam serdecznie. Pyk. Banik za cheaty. Także mamy pierwszego cheatera zbanowanego i lecimy, słuchajcie, w tym momencie dalej. Admin TP. O nie. O nie. Kocham Psyka. Ja już wiem, co tam będzie. Bez kitu. Ja już wiem, co tam będzie. O, siemanko. Witam serdecznie. Co tu chcesz pokazać, pani kocham Psyka, co? Ej, to jest ten sam typ. Ja pierdykam! Co zrobił? Co? Dostał bana od Matusa. Ale widzieliście to? Ale się odpali mocarnie, dajcie spokój. Ja pierdykam, nie mam pytań, bez kitu. Ja, było warto się depnąć, zdecydowanie, bo czegoś takiego nigdy nie widziałem, ale to, no kurde. Ja nie wiem, ale on nie dostał bana od konsoli, tylko od Matusa. Czyli konsola by go nie zbanowała. Takie jest, takie coś jest bardziej OP jak Fly, bo nie złapiesz takiego gościa. Taki gościu może sobie przebrnąć przez całą mapę. Przerąbana sprawa, bez kitu. Dobra, idziemy dalej. Kenshi-sama. Kenshi-sama, jakiś Fly. A, próbuję przeniknąć przez ścianę. Panie kolego, takie coś może działało, kurde, kilka lat temu. Teraz to nie za bardzo. Jedynie czego możesz się doigrać, to nie przejścia przez ścianę, a bana. Bo tutaj cię zgłasza za taki typ flya, że dostaniesz za to automatycznego bana. Jesteś w ogóle online? Kenshi-sama, ty, nie ma go online. A, dostała od Matusa bana za cheaty. No to kurde fajnie, kolejny cheater zbanowany. Tepamy się na szef, do szefa Podlasia, który... Aha, myślałem, że już jest odpalony na spawnie, a jednak ma tego, incognito. Także no, nie wiem dlaczego go zgłosiło aż tak bardzo, szef Podlasia. Ale on nie dostałby bana mimo wszystko, no bo jest na BP, także no. Rich, a ten gość już dostanie bana. A, gościu sobie kopie powietrze. Fajnie, fajnie, ciekawie. Dobra, tepamy się dalej. Uuuu, i co tutaj? Zabił przed chwilą. Dobra, to tepniemy się dalej może, co? Fajnie byłoby kogoś złapać, kurde blacha. Mamy jakąś podejrzaną sprawę, jakąś sytuację dziwną, który nie wiadomo, co się dzieje w ogóle. Gościu lognął podczas walki? Kurde, co on wyprawia w ogóle w tym momencie? Zgłosiło go przed chwilą za coś, tylko że nie pamiętam za co. Za aurę chyba? Tak, za kill aurę go zgłosiło. Gościu, nie wiem, chyba ładuje manę. Idziemy dalej. O, jest jakiś Nizy. Nizy jest jakiś, który się buduje blokami w górę. A jakbym go strollował? Bym sobie wziął GM1. A nie, nie zrobię tego, bo nie ma Ward Elite'a tutaj. Dobra, na tych sektorach gildyjnych nie ma Ward Elite'a. Chciałem nad niego pójść, wpisać up1 i zrespić kobla. Ale no, nie uda się, nie strollujemy. I co, jest na maksymalnym poziomie zaraz. 221 poziom. Ciekawe, co on zrobi, bez kitu. Może nofala testuje przykładowo, że spada. Testuje, czy zadziała taki anti-cheat, czy że spadnie i że nie otrzyma obrażeń. Może bez kitu to testuje. 240 poziom. A, on robi ten. On robi fragalnie, bez kitu. Będzie to dotawał chyba osoby jakieś. Tak to wygląda bynajmniej na razie. Dobra, jakiegoś Bartka zgłasza za flya. Zobaczymy, panie Bartek, może ty się w końcu odpalisz, co? Może w końcu znajdziemy, słuchajcie, cheatera, bo bez kitu jest ciężko od tych cheaterów. Kurde, teraz tego Dizmiego znowu zgłasza. Dobra, a Dizmi jest na spawnie. Ja pierdzielę, Dizmi chyba spadł. Co? Czetepa mnie do miejsca, w którym go nie ma. Nie ogarniam tego, bez kitu, to jest turbo dziwne. Oho, tu jest jakiś gościu, który ma już połowę zgłoszeń do bana. A nick ma taki, że wiadomo, no, pewnie jest cheaterem. Także tu nawet nie ma co tego ukrywać. Gościu jest prawdopodobnie odpalony. Ja nie wiem w ogóle, co takie osoby mają w głowach, bez kitu. Im się tak musi turbo bardzo nudzić, jak przykładowo mi się nudzi, to ja sobie odpalam Lola, Urfa i sobie gram, kurde, w Urfa, a nie wbijam na 5 minut pograć sobie na Steve'ie. Nawet nikogo z takim eku gościu nie zabije, nawet się nie pobawi. Już jest w połowie do bana i tylko i wyłącznie traci czas. No, co to w ogóle jest? Po co? Ja nie wiem, bez sensu totalny. Kolejny cheater zbanowany, także lecimy dalej. Nie ogarniam takich ludzi, bez kitu. Uwaga, Killaura. A nie, bo to jest gościu na BP, to nie. To jednak nie, uwaga, Killaura. Musimy znaleźć kogoś innego. O! X Shreku. Zaraz będzie zbanowany, automatycznie. Patrzcie na to. Ja go nawet nie będę banował. I został zbanowany przez cheaty właśnie. Przez konsolę. Jak sami widzicie. Także nawet nie trzeba było interweniować. Kurde, kocham takie. Takie zgłoszenia są najlepsze, bez kitu. Lubię je. Najlepiej, gdyby w ogóle jakieś były cały czas, a ich nie ma. W sensie, dla mnie teraz byłoby fajnie, bo ja nagrywam odcineczek dla was, dla moich kochanych widzów, ale kurde, nie ma bez kitu cheatera. Dla graczy Dragona jest to bardzo fajnie. Ja też jestem ucieszony, że nie ma cheaterów aż tak dużo, ale chociaż no, na ten odcinek by się przydało tak szybciutko ponagrywać tych, chociaż 20 cheaterów, 10, nie wiem, no, żeby ich było tak wystarczająco, a nie
nie, że ja muszę nagrywać pół godziny odcinek, żebyście wy mogli 5 minut obejrzeć. Przerąbane, to jest bez kitu. X-Voti. O, to jest tak, to jest potencjał na cheatera. Panie X-Voti, ale pięknie, Jezus Maria. To jest początkujący cheater, słuchajcie. Początkujący cheater. Ja sobie skopiuję jego nick, w razie czego gdyby znikł. O, czy on ma włączonego nukera i kopał? Tak, on przed chwilą kopał kamień, jednocześnie jedząc i patrząc się w innym kierunku. X-Voti, może kilof potrzebujesz? Nie masz weku nic w ogóle. Może kit VIP. Dam sobie kit VIPa. Okej, i rzucę mu kilof przed niego w tym miejscu. Podniósł. Ciekawe, czy zauważył, że... Fajko! Pięknie! O to właśnie chodzi, widzisz, panie kolego? Jaka współpraca? Ciekawe, czy właśnie... Chyba nie ogarnął, że jest... że ten kill off po prostu się wziął. No, on jest na X-rayu. No, patrzcie, jak pięknie kopie. No i właśnie tym oto sposobem znowu złapaliśmy, kurde, cheatera. Na taki głupi trap, bez kitu, na taki głupi trap złapaliśmy cheatera. Dałem mu po prostu kill off. Pomogłem mu cheatować. I udowodnił właśnie swoje cheaty. Także X-Voti, gratulacje, wygrywasz bana za X-Raya. Proszę bardzo. Gratulacje, a my lecimy, słuchajcie, dalej. Fastbreak, Marcelix. I kolejna osoba, spójrzcie na to. Kolejna osoba, która się wbija do jakiejś bazy opuszczonej. To jest w ogóle swoją drogą jakieś, nie wiem. Teraz, słuchajcie, czy to jest gildia? On tego nie może kopać? Bo teraz, słuchajcie, już jesteśmy, no, prawie 2 tygodnie po starcie edycji. I generalnie już część gildii powygasała. I jest, słuchajcie, wysyp X-Rayowców, którzy po prostu szukają itemków. Właśnie z takich gildii, które zostały usunięte. Przez to, że nie były przedłużane. Właśnie takim, taką kolejną osobą jest Marcelix, który w tym momencie został zgłoszony za fastbreaka i dostał bana za przyznanie się do cheatów. Czyli on był sprawdzany. O kurde, to ciekawe było. No dobra, to tepniemy się do Marcin to kajak. Marcin to kajak. Ma odpalonego fastbreaka na tych stołniarkach. Generalnie ja fastbreaków nie lubię banować z tego powodu, że no, ciężko, słuchajcie, tak jednoznacznie stwierdzić, czy gościu jest rzeczywiście odpalone, czy nie. Jeśli gościu jest zgłaszany przez konsolę do fastbreaka i zostanie zbanowany, bo już ma 16% do bana, jak sami widzicie, to oznacza, że naprawdę jest odpalony i musi mieć tego fastbreaka włączonego. Tylko ja po prostu go nie chcę banować tak pochopnie, zanim go zbanuje anti-cheat, bo wolę po prostu poczekać na tego bana od anti-cheata. Ja wiem, że on dostanie i tak bana, bo go bardzo szybko mu się ten poziom podnosi. Tylko on bardzo słabo kopie kamień, bardzo wolno generalnie. Sami widzicie, on sobie tak takie przerwy robi, ale kiedy kopie, to go zgłasza i zaraz wam pokażę, słuchajcie, że dostanie bana, tylko po prostu gościu musi kopać cały czas. To jest prawdopodobnie jakiś nowy gracz, który jakby nie jest świadomy tego, że dostanie bana tak szybko. Pamiętajcie o tym, że u nas anti-cheat mógłby banować szybciej, ale my nie chcemy po prostu banować ludzi przypadkowo. Także bany od konsoli generalnie są niemożliwe do odwołania. Szybciej odwołać się bana od jakiegoś admina, jak od konsoli, bo od konsoli nie ma banów przypadkowo. Konsola jest tak skonfigurowana, by nie panowała przypadkowo. Także Marcin to kajak musi mieć tego fastbreaka. I to jest koniec, kropka. Wiecie co, chciałem wam pokazać, że gość dostanie automatycznego bana, ale kurde, stoi tutaj chyba od 2-3 minut i macha tą klatą. Nie wiem w ogóle po co. Chyba go zbanujemy tak, no po prostu ja go zbanuję, zamiast czekać na ban od konsoli. Chciałem wam pokazać, słuchajcie, jak to by zbanowało go, ale on po prostu nie kopie. Dobra, to ja go zbanuję za fastbreaka. Cheaty fastbreak, także no. Nie chciałem go banować po prostu z samym opisem cheaty, dlatego, bo gościu no w tym momencie nie cheatował, ale jeśli ja napisałem mu fastbreak, to on wie, za co trzymał bana i dokładnie wie, że za to kopanie, które robił wcześniej. Okej, jest jakiś gościu. Kamielecząc? Co on robi? Tak się czai tutaj. Kamielecząc. Okej, gościu jest odpalony, bo go zgłasza za fastbreaka. Też do bana, ma już 20% do bana. Tak samo jak ten poprzedni gościu. Także no, myślę, że będzie ciekawie. Zrobiłbym mu trapika, słuchajcie, na X-Raya. Zrobiłbym mu bez kitu. Ty, tu się klepy ma gościu. Halo, shift naciśnij, chłopie. Chcesz być sklepany, czy co? Jo, ole okcjo, ty. Tam się klepił na te parkach pewnie. A tu gościu sobie kopie. Nawet nie jest tego świadomy, że może dostać oklep. Powinieneś uciekać, panie Kamile Chums. A, tym bardziej, że on... Nie no, on jest takim Steve'em typowym, słuchajcie. Co, on się lognął? A, przyznał się do cheatów. Czyli on był znowu sprawdzany. Kolejny cheater był sprawdzany. Kurde, pięknie. Skitu pięknie. To już będzie koniec odcinka. Wbijajcie na Dragona sobie pograć, bo w tym momencie jest 2900 osób ponad. Także edycja ta jeszcze będzie troszeczkę trwała. Także zapraszam serdecznie. No i wbijajcie do filmu, który wam się w tym momencie wyświetla na ekranie, bo myślę, że wyszedł epicko i musicie go obejrzeć. Także no co, miłego oglądania kolejnego odcinka. Trzymajcie się i do zobaczenia wkrótce. Yo!